Cześć, witam Was serdecznie w naszym programie z cyklu Adoptuj mnie. Pokażę Wam dziś trzy cudowne psy z nowotworu. Psy, które trafiły do nas przez nieuwagę człowieka bądź przez jego złą naturę. Mamy obecnie w schronisku bardzo dużo psów. Suczki możemy zliczyć na palcach, w zasadzie jednej, no może dwóch rąk. Wynika to z tego, że ludzie nie sterylizują swoich zwierząt w głównej mierze i o to bardzo apelujemy. Psy, które nie są przeznaczone do legalnej, oficjalnej hodowli, nie mogą być psami niewysterylizowanymi ze względu na to, że wpływa to na stan ich zdrowia i oczywiście powiększa bezdomność. Więc serdecznie zachęcamy Was, sterylizujcie Wasze zwierzaki ze względu na ich dobro i na przykład na to, żeby bardzo dużo psów, tak jak jest w tej chwili, nie było w schronisku. A za chwilę pokażę Wam trzy psiaki, które znalazły się w naszym schronisku i pilnie szukają domów. Oto przed Wami Fargo, około półtoraroczny psiak w typie teriera. Jak widzicie, jest, tutaj przed chwilą się wytańczył przed kamerą, zwinny i szybki. To bardzo bystry psiak, młodziutki, który jest bardzo chętny do nauki, do węszenia, do tropienia, do eksploracji terenu. To jest to, co on naprawdę lubi i na co zasługuje. Jak widzicie, ma i terierowatą sierść, i umaszczenie. Cały jest naprawdę w typie teriera i dla niego naprawdę tragedią jest siedzenie w boksie schroniskowym. On powinien dużo chodzić, dużo spacerować, dużo węszyć. Ktoś powinien zapewnić mu dużo zabaw ruchowych. Tak, żeby ten psiak się nie nudził. Jest młodziutki, jest bardzo chętny do zabawy. Łapie teraz za smycz, łapie za moją rękę, ale to wszystko jest bardzo, bardzo delikatne. Bo to jak widzicie, psiaczek, który jest na tyle mądry, że wie, że ja oczekuję od niego, żeby on sobie tutaj teraz stał. Mimo że, uwierzcie mi, na pewno po tygodniu spędzonym w bokcie chciałby pobiegać. Ale wie, że ja chcę, żeby on tutaj stał, więc sobie stoi, ale już w międzyczasie znalazł sobie jakieś zajęcie, tak? Co by się nie nudzić. Fargusiu, jesteś bardzo mądrym chłopakiem, bardzo mądrym. Jeśli ktoś chciałby mieć takiego ślicznego prawie terierka, to serdecznie zachęcam do adopcji tego młodego psiaka, tylko musi to być ktoś, kto miał już do czynienia z psem w typie tej rasy, albo chce się tego nauczyć, ale jest chętny, ma czas, ma siłę, ma energię, żeby poświęcić się temu psu. Serdecznie zachęcam do adopcji wspaniałego Fargo. Oto przed Wami kolejny przystojniak, czyli Tango. Tango jest pięknym psem, może troszeczkę w typie psa myśliwskiego. Ma cudowną, mięciutką i połyskującą sierść. Mimo że mieszka na dworze w schroniskowym boksie, to wygląda naprawdę ślicznie. Jest młodziutki, jest bardzo zorientowany na człowieka. To pies, który chce spełniać polecenia człowieka, który szybko się uczy, który jak najbardziej jest zainteresowany otoczeniem, eksploruje teren na spacerach. Natomiast to jest wszystko w takim kontakcie non-stop z człowiekiem. Jest również pies bardzo mądry w kontaktach z innymi psami. Nie ma problemu w tych kontaktach. Mało tego, potrafi jakby rozkręcić inne psy. To znaczy jest wzorem do naśladowania dla psów wystraszonych, młodszych, które naprawdę za nim idą. Więc myślę, że jest typem przywódcy, ale takiego, który mądrze rządzi. W boksie nie ma z nim najmniejszych problemów. Inne samce naśladują go i tak jak mówię, zdobywają odwagę patrząc na niego. Tango jest młodym psem i na pewno nie powinien siedzieć w schroniskowym boksie. Nie wiem, kto go nie dopilnował bądź wyrzucił. Na pewno nikt odpowiedzialny, bo w taki sposób nie pozbywa się psa. Być może uciekł za jakąś ścieczką, bo ludzie niestety nie sterylizują suk i później tak to wygląda. No ale też nie usprawiedliwia to kogoś, kto powinien psu założyć adresatkę na szyję bądź go zaczipować. Takim pewnie sposobem ten śliczny Tango trafił do nas i mam nadzieję, że jak najszybciej od nas pójdzie, mimo że bardzo go lubię, ale właśnie dlatego życzę mu jak najlepiej. Tak? Tak. Tango musi iść do domu. Polecam go do adopcji. A oto Guinness, jeden z fajniejszych psów, które obecnie mamy w schronisku. Chodźcie w nią. Guinness ma około 3 lat. Jak trafił do nas, był bardzo przerażony. Nie rozumiał, co dzieje się w schronisku. Nie wiedział, jakie zasady tu panują, kogo trzeba się bać, a kogo nie. Był bardzo przestraszonym psem, ale Guinness się zmienił. Guinness rozkwitł. Zobaczył, że w schronisku nic mu nie grozi, że ludzie go lubią, głaszczą, karmią. Tak? Pasował się też jakoś w boks i w hierarchię, która w nim panuje. Nie zadziera z innymi psami, nie szuka zwady.
Tak? Potrafi w razie konfliktów dobrze się zachować. Lines jest naprawdę cudownym psem, łagodnym, bardzo nadaje się do dzieci. Tak, no tak. Myślę, że byłby nawet dobrym psem na kandydata na psa pierwszego w życiu, jeżeli ktoś psa nie miał. Bo naprawdę jest psiakiem, który nie powinien przysporzyć kłopotów, który jest delikatny, spokojny, nie ciągnie na smyczy. Tak jak mówiłam, nie ma problemów w relacjach z innymi psami. No i co najważniejsze, lubi dzieci, więc myślę, że Ginesik jako ten jeden z cudowniejszych psów, które obecnie mamy, powinien jak na szybko znaleźć dom. Jak najszybciej, tak? Ginesiczku, zgadzasz się ze mną? Śliczny jesteś, tak. Zachęcam serdecznie do jego adopcji. Nie pozwólcie, żeby na zimę Gines został w naszym schronisku. I to już wszystkie nasze przestyniaki na dziś. Mam nadzieję, że któryś z nich wpadł Wam w serce i podbije je na tyle, że skontaktujecie się z nami. Pamiętajcie, że robimy adopcje na całą Polskę, także na całą Europę. Obecnie nasze psiaki wyjeżdżają do Anglii, do Szwajcarii, do Niemiec. Więc jeśli oglądacie nas gdzieś daleko i któryś z psiaków zaczarował Wasze serce, to piszcie, dzwońcie. Na pewno zajmiemy się tym, żeby sprawdzić Was jako przyszły dom, zorganizować transport bezpieczny, a wcześniej oczywiście wysterylizować naszego zwierzaka, który w tej chwili jest zaszczepiony, odrobaczony. Przed adopcją będzie też wykąpany, więc naprawdę robimy taką full opcję. Jeśli chcecie być szczęśliwą rodziną jednego z naszych psów, zaglądajcie na nasz Facebook, Wolontariat Schroniska dla Psów w Nowodworze. Wchodźcie na naszą stronę internetową www.schronisko-nowodwor.com.pl. Szukajcie nas na Instagramie, Wolontariat Schronisko Nowodwor Wolo. Pamiętajcie, że organizujemy spacery co sobotę. Zapraszamy na godzinę 9 do 11 w przypadku jednej tury, a tak jest obecnie. Zachęcamy, żebyście przychodzili i spacerowali po tych pięknych terenach z naszymi psiakami. Zapraszam.